Moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku z serii Skrymy w Assassin's Creed Valhalla, Gniew Druidów. Jest to nas, wystarczy jak spojrzeć, albo pierwszy odcinek z DLC, albo ogólnie 292 odcinek z Valhalla. Słuchajcie, co o tym rozszerzeniu wiem? Mianowicie tylko to, że rozgrywa się w Irlandii, operuje wokół druidów i że jest tam około 110 znajdziek, w przeciwieństwie do gry głównej, gdzie znajdziek jest bez 20. 800. Słuchajcie, na przypomnienie to może po prostu... Aha, Jotko to jest cyduk. Dobra, słuchajcie, dla przypomnienia pokażę wam nasz set. Jak to wygląda, mamy płaszcz Tora, który nie jest w pełni rozwinięty niestety, ponieważ no... Po prostu kończyliśmy Valhallę i od czasu odcinka ostatniego jej w ogóle nic nie robiłem w Valhallie, nic nie grałem. W związku z tym no... Sami widzicie, jak to wygląda. Tutaj będę tak właściwie wszystko dopiero sobie na bieżąco przypominać i tyle. Ale słuchajcie, wiemy jedno, to pójdzie w fajny sposób. I chyba o to chodzi właśnie. Fajnie. Mamy jeszcze wyzwania mistrzowskie. Ale te na wyzwania mistrzowskie może kiedy indziej, póki co nie. Słuchajcie, tutaj to cała łapa, jak już mówiłem, to jest 800 różnych aktywności niemalże bez niecałych 20. W związku z czym tutaj no, poszło nam bardzo ładnie. Zwróćmy jeszcze uwagę na umiejętności Eivora, co mnie najbardziej interesuje. Oho. No i proszę. Mamy kilka nowych umiejętności na każde drzewko. Na drzewko wilka, kulka i niedźwiedzia. Teraz przebadam kolejne. Ale słuchajcie, tym może zajmiemy się po prostu, gdy będziemy mieć awans, a póki co ruszmy do naszych przybyszy i zobaczmy, co nas czeka w związku z tym rozszerzeniem. Tutaj to, co widzicie, to sobie jeszcze zdobyłem chyba za aktywność albo za jakieś punkty, już nie pamiętam, no, to było trochę czasu temu. Może jestem gada w związku z posiadaniem rozszerzenia. Wiem, że będzie jeszcze rozszerzenie, które ma, która akcja ma dziać się w Paryżu, czy oczywiście ten we Francji. I są spekulacje odnośnie trzeciego rozszerzenia. O tych spekulacjach nic nie wiem, poza faktem, że teoretycznie ma się opierać na ogniu. Być może co do Nadiona będą trochę bardziej dogłębnie przedstawione. A póki co pomówmy z Azad. No witaj. A może być Eivor? Perhaps you can aid me in locating Hytham. What is your purpose with him? I have brought a sampling of goods from Ireland. That is, if I can bring my ships to dock. Azar! I see you've met Eivor Wolfkist. Ah, so you are Eivor. In fact, I bring you a message from Ireland. I know no one in Ireland. The letter is from Dublin's king. Sadly, I seem to have misplaced it. The King of Dublin. Why would such a one write to me? He wishes to expand trade to England. The purpose of my bringing goods here. Azar is from the east, but lives in Ireland now. But in matters of trade, Azar, your king should petition Randvi. He claims to know Eivor. He asked me to accompany you on the trip there. I know no king, and I'm certainly not about to journey to Ireland. But first, Azar, you must build a trading post. In fact, where is your trade ship? Ah, yes. An unfortunate incident, most concerning. Trading rivals have blocked the river and thus my goods. A blocked river hurts all Ravensthorpe. Stay, I will put things right. As you see, Eivor is a person of action. Find me later, when the river is safely clear. Of course, my friend. I thank you, Eivor. I will find the king's letter in the meantime. You keep insisting that I know an Irish king. It is a fantasy. A co ci się stało, woko koleżanko? Matter of king is it that sends me letters from Ireland? Ach, rzeka Nene. No dobrze, słuchajcie, szybka podróż w tym układzie. Ujście rzeki Nene jest nam potrzebne. I to jest tutaj. Wiecie co, być może nie pójdziemy tutaj w taki sposób no, żeglarski. Po prostu zrobimy sobie szybką podróż i w ten sposób tam się udamy. Bo w sumie czemu? I to powiem wam, że trochę tęskniłem do tej serii asasyńskiej, ale że no właśnie tutaj
Jeszcze nie jestem pewnie gotowy na serię z Mass Effect 2, to uznałem, że mamy idealny moment, aby to rozszerzenie zrobić. I słuchajcie, z miłą przyjemnością mogę wam potwierdzić, że na kanale pojawią się wszystkie gry z serii Assassin's Creed. Prędzej czy później, ale jednak i pytanie, gdzie to się zrobiło skok wiary, znaczy jaki jest właściwy kierunek, ten? Chyba nie. Znaczy, powiem tak, było blisko. Było blisko, ale nie dość blisko. I pytanie do was, słuchajcie. Jako, że mamy tutaj tylko tych 100, 100 aktywności sobie, serię sobie oczywiście na 100%. Bo to nie jest, to już nie przesadzajmy, to nie jest walchalne, że to będzie tego nie wiadomo ile. Ale pytanie odcinka do was, co myślicie o setupie właśnie irlandzkim? Jak widzicie, ten setup zapatruje się oczywiście, jest już trochę po premierze tego rozszerzenia. Nawet akurat no, miałem u siebie inną serię ogrywaną, więc rozszerzenia siłą rzeczy nie było. Ale bardzo interesują mnie wasze opinie po fakcie. Jak wy to wszystko odbieracie, czy jest to według was trafiona decyzja, czy to pasuje tutaj do Eivora, czy może wolelibyście wracać Eivora na teren Szwecji, być może Islandii, Danii, a nie do Irlandii. Komentarze są wasze. Słuchajcie, no co jak co, ale powiem wam, że no stresuję się z tymi widokami. Naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tą serię będę dla was ogrywać no taki nabuzowany jak chomik w kołowrotku po wypiciu dwóch energetyków. I jeszcze po prawieniu Pepsi. Is the blockade to be cleared. A no, witam przyjaciele. Teraz was napisuję, słuchajcie, biało-czerwone flagi. Czyżby nasi tu byli? Nie wiadomo, ale wiadomo, że ten typ już nie będzie przeszkadzać. The guards here are vigilant. Dobra, kusa się na C. Blokada wodna. Okej. Okay. A, i trzeba konstrukcję południową i północną ukrzywdzić. Dajcie, powiem tak, da się zrobić. Ups. Przestrzelone. Niedobrze, bardzo niedobrze. No już. Wystaw się na klapsa ojcowskiego. Ojojoj. Ojojoj, kolego. Ale cię pokarało. Ale cię pół złożyło. Witam. O, ich nie złożyłem nawet. O dobrze, no to może umiejętności. I nasz sady dobry spam zapotkami, bo czemu nie? Słuchajcie, no coś pięknego, tak? Idziesz czy nie? Nie wpychajcie się. A, nie sięgnęło go, nie? A nie, tak nie mam wrażenia. Nie będę więc narzekać. A, co mogliśmy tą beczkę walnąć? A w sumie... Czy przypadkiem nie chodzi o to, żeby to zjadać? Halo, witam. Dostałem może Matiego? Dostałem czy nie? Typa nie ma. I czym takie wrażenie, że trzeba jednak niszczyć to, gdzie są postawione beczki wybuchowe? Znaczy, że musi tak wystękać z podekscytowania, ale skończy się, no rzeczywiście tutaj... Naprawdę chce mi się to rozszerzenie grać, jak bym się chciało grać w każdą rzeczową serię do tej pory. Tylko nie zrozumcie źle, że w inne rzeczy robiłem na siłę, bo to nierówne kłamstwo. Po prostu tutaj no, rzeczywiście czuję taki powiew ekscytacji, hype'u, ponieważ no, jednak jest to dla mnie teraz przygoda, której nie znam i nie powiedzieć, co tutaj się wydarzy. Prawdopodobnie to z tego wynika. O,
Aha. No, było za nisko. Żeby tutaj ładnie z moją wstrętnością wycelować. Ale ważne, że typa już nie ma, solin dzielnie. Nasz ukochany przyjaciel bierze nam typa, skuruje. W sensie go maca z kosztowności. A gdyby teraz tutaj jeszcze puścić tą strzałę. Aha, to by mi nic nie dało. To by zupełnie nic nie dało. Dobra, z tego co kojarzę, mamy tutaj takie coś jak pochodnia. I pytanie, co powinien to pochodnie wpakować? Bo nie ulega mi wątpliwości, że tam jest kolejna część południowa. Nie wiem, może ta wieża obserwacyjna jeszcze musi obedwać? A chyba cię przekonywująco, Eivor, jakbyś mógł ją podpalić. Co ty na to radę, chłopie? Chyba nie, ale to tutaj po coś jest ustawione. Dawaj w górę. Wiecie, tylko przypomnę wam, że wspinanie się Eivorem nie zawsze wychodziło najwartowniej, ale tutaj widzę, że jest rzeczywiście poprawa. Aha. I ten daszek jeszcze trzeba zniszczyć, najpewniej. Tak jest. No, mi też by się nie spodobało, Eivor, no co ty, panie, myślisz? Ale popieram, popieram. Tylko troszkę szkoda, że niszczymy biało-czerwonym wszystko, ale no... Wiecie. Zbieżność przypadkowa, tak? A to trochę strzał. A kto tutaj zostawił ładnie balistę? Trochę szkoda, że to nic robi budynkom. Słuchajcie, z obecnymi możliwościami obie mogłyby sobie taką zadąbistą demolkę tutaj otoczenia właśnie balistą, ale no widać musimy jej użyć do eliminowania cywili. I niestety z tego niczego mądrzejszego nie zrobię. Dlatego słuchaj, no było fajnie. Ale trzeba iść. O, też jakieś znajdźki. No, tędy dawaj, Eivor. Świetnie. Witam, panowie. I żegnam za razem. Ale dostał psadło. No. Dam jeszcze główkę. Słuchajcie, no to mi się podoba, tak? Nie mogę na to narzekać. Mamy awans. Świetnie. Rozcielmy go sobie może. Umiejętności. Dobrze, pójdę tutaj całkowicie na ślepo. I chyba sobie zacznę tutaj. Osłona łodzi, zdesetuj. Nie będę niczego desetować. Odporność na silne. Chłodny gniew. Okej. Okay. Biorę. Zwłaszcza, że jeszcze jest żyćko, a żyćko zawsze w cenie. Nawet nie ma co z tym skutować, no po prostu umówmy się. Im więcej macie żyć, to macie większy margines błędu lub po prostu pewności siebie w boju. Gościu, nie przeszkadzaj. No wstawaj. I już? No, myślałem, że będzie trochę twardszy, panie, ale no... Widać, się zawiodłem. Dobra, to można pyknąć. To jest pierwsze. Tak, tu już kolejny przyszedł. Ale to mu nic nie dało zupełnie. Znaczy, mógł się ułożyć wygodnie za skrzynkami i się kimnąć. Ale niestety, no, postawił je tak wielce nierozważnie i... No, zapłacił za nadgodliwość. Dlatego mówi się, że nadgodliwość czasem jest gorsza od faszyzmu i tutaj no... No niestety no, nasz nowy kolega i już tym kolegą
Nie jest, bo za bardzo nie ma takich możliwości. Witam cię, panie. I żegnam. Czego mnie rzucasz? Dobra. Co to jeszcze można dozwalić? Bo to by też ogólnie potencjał na demolkę jest fajny. To jak najbardziej tak. Tutaj właśnie tak w sumie dobre pytanie, co niszczymy. Podpalę może te domy jeszcze. A czy mogę coś to zlutować? No, chyba średnio. Dobra, pochodnia. Czy tutaj to nie zapało ognia, to nie o to chodzi. To zupełnie nie jest to. A może o to chodzi również, żeby tutaj podpalić. Mam wrażenie, że nie do końca. Ale tak trochę szkoda. Słuchajcie, no mogliby twórcy trochę się nad graczem zlitować i nie kazać mu strzelać, co gdzie jest to z niczym, jest tutaj no jakaś co silniejsza obrona i można ogadać, że aha, to muszę zniszczyć. Aha, to o to chodzi. A tutaj no póki co to z tego co sobie tutaj nic nie widzę szczególnego i no trzeba trochę tym wodem jeszcze pokrążyć. Ciężko tutaj coś na dachu jest, ale zapało od środka to chyba. No, to złapało ogień. A zobaczy, czy są to twórcy oznakowali jakąś bryłą na dachu. No musiał się słupek trafić akurat. Ojej, wod. Bazar się najlepszym. To skoro to jest ich system znakowania, to może by i wypadało to puścić jeszcze Sunina. Sunin, chłopie. Aha, to jeszcze. Jeszcze jeden i jeszcze raz mówisz. A ja mówię, że bardzo chętnie. Dobra. To jest zrobione. Można więc się wracać. To jeszcze widzę, że mamy wszystko ładnie zebrane, tu nie będę musiał więc za bardzo kombinować. I szybka podróż do krótszej przystani. Słuchajcie, teraz rzeczywiście powiem wam, że tej przerwy od Valhalla mocno potrzebowałem, ponieważ jak wspomniałem na początku odcinka, 290 odcinków nagrać cięgiem, no to jest wyzwanie. Ale to dobrze może z jednej strony, bo w tym momencie myślę, że tą produkcję docenię na pewno odpowiednio wyżej. Tylko pytanie, z jakimi efektami? Boję się trochę, że tutaj Ubi być może poszło zbyt bezpiecznie i że tu nie będzie zbyt wielu nowości, takich ciekawych rozwiązań, też mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ej, ale gościa znasz. Po prostu ktoś musiał zmienić imię z jednego na drugie i to jest ten cały król Dublinu, tak? A w ogóle to trochę może przesprintuj, bo Azar czeka prawie jak Azar Javed z Zerikani. Dobrze, za jegomość. Wypadałoby rzeczywiście o wszystkim opowiedzieć, że no słuchaj, dobra, została wykonana. Witamy. Azar, the river is clear, save for a few bodies and sticks. Your goods will get through. Your reputation comes honestly then, though I am not sure about the name Wolfkist. The scar on my neck. My Viking name would then be Azar One-Eye. Thank you, Azar One-Eye. My men will help construct your trade post. Then I am twice indebted to you. If ever you change your mind about Ireland, I will be found in the trade post, once built. Oh, and I found your letter here. Okay, czysty budka Azar, fajnie. Placówka pewnie pod kątem
zadań. Kuzynia Eivorze, Badita Mac i Maida. Tu. Badit. No dobra, jak to kuzyn? A widzisz? A taki byłeś sceptyczny. Ładnie czasło. What in the nine realms was that? Z dwojga złego lepiej, że... że przy wiosce, a nie we wioskę. Słuchajcie, ja sobie to zobaczę oczywiście już później, jak będzie to dostrzeżenie. Ale póki co może pomówmy z Azar. Tylko zobaczę... O nie. Muszę pamiętać, że to jest wioska ci J, bo to nie jest dziennik. To jest meteoryt, to jasne. Wyzwanie od bogów. A widzicie, dobra. To wszystko jasne. Nieco podobny motyw kojarzę bodajże z Origins. Ale póki co pomówmy z Azar. Eivor, are you prepared to go to Ireland? Azar, you did not tell me the king was my cousin. It was most amusing this way, was it not? A little mystery. I prefer to know what is what. But it was a pleasant surprise. He's eager to see you. Shall we set sail? Jeszcze jak? Yeah. I would like to see this land. And my cousin Baurith. I nasza łódź zniszczenia odpływa do Irlandii w kierunku nowych przygód. I powiem tak, ja się tego osobiście naprawdę nie mogę doczekać, bo tutaj twórcy, no, zapowiedzieli to dostrzeżenie razem z premierą gry, tak mniej więcej, że wiedzieliśmy już na samym początku Valheim, te parę miesięcy temu, okej, pierwsze dostrzeżenie będzie w Irlandii, kolejne będzie w Paryżu, powiem tak, na pewno czułem ekscytacji, a tutaj słuchajcie, no, rzeczywiście, wychodzi na to, że to była taka, no, zapowiedź, żeby nas na to przygotować, ale też po to, żeby to dostrzeżenie, przynajmniej no, na początku, zapowiadało się naprawdę bardzo dobrze. Dostaliśmy meteorem po naszych ziemiach, dostaliśmy tutaj jeszcze wątek rodzinny. I ja wam powiem, że naprawdę to ma wszystkie znamiona tego, żeby to mogło pójść w bardzo dobrym kierunku. To też no, fajnie, że mamy te interaktywne wymiary, bo są interaktywne, takie no, ruchome, dłuższe ładowania, to na pewno uatrakcyjnia tutaj też odbiór. A tymczasem ciebodem, lasem, chyba już wita nas Irlandia. Chyba już dopłynęliśmy. Ewod chyba jeszcze wreszcie chrapięcie z siebie i się budzi. Ireland. A patchwork of petty kings jostling for hills and pastures and green glens. My adopted isle. Macie pierwsze wrażenie doskonałe. Azar, how is it that Baurith, as Norse as ice, is king of Dublin? Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Odd to think of Baurith as king of a city. It perhaps sounds grander than it is. Ireland has many, many kings. They litter the countryside, and Baurith's throne is not secure. Flann Sinna calls the tune. Who's he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Baurith will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter, but somehow always came out all right. I'm sure what you say is true. Certainly he is loved by his people. Znaczy, no, widoki nawet są zrobione doskonale. Dublin, mamy to. Oczywiście bez stolicy Irlandii. Ale powiem wam, że... chcemy się zwiedzać.
Your crew can find lodging here. Come, let us find Barith. Eivor! Blood of my blood! Look at you! You have Ontrosta's cheekbones! And you! The seven-year-old lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There's much to tell you, Barith. But let me breathe your Irish air. Thank you for keeping my ports from being set ablaze in my absence. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrith. He is 17 today. A 17-year-old son. And rather a difficult boy at that. Come, there's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly, you have a fine life, Barith. Castle? It is a wooden house. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rug merchant's wooden hovel, Barith. No i mówiąc, słuchajcie, no mamy tutaj oczywiście w związku z tym, że wykupiliśmy sobie odpowiednie rzeczy za walutę. Informacje, gdzie co jest, gdzie się co znajduje. I z tego oczywiście będę korzystać tutaj podczas naszej przeprawy w tym rozszerzeniu. Jak widać, tego rzeczywiście nie ma tak dużo, tutaj można bardzo fajnie sobie to wszystko zorganizować. Właśnie są o wiele mniejsze niż w wypadku Valhalla, największy jest Ulster. Ale tu się nie ma co martwić. Słuchajcie, drodzy, tak właśnie rozpoczyna się nasze rozszerzenie do Valhalla. A póki co zachęcam was z tym łapki w górę, komentowania, subskrybowania. Dla was chcę, chociażby linki w opisie filmiku na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!